Czym jest to miejsce dla pana wójta szczególnie być może? A czym to miejsce może się stać, bądź już się stało, bądź powinno się stać dla mieszkańców gminy Biała Podlaska? Bądź jakim wzorem może być naśladowania? Jesteśmy bardzo w pięknym miejscu. Możemy go dzisiaj z całą pewnością nazwać miejscem agroturystycznym. Jest to takie miejsce zlokalizowane w lesie, gdzie została utworzona strefa aktywności fizycznej, gdzie są boiska. I ostatnio przybyła do nas tutaj taka świetlica wiejska. Kaliłów jest to miejscowość historyczna. Szczególnie zaakcentowane były wydarzenia z II wojny światowej. I tutaj miejscowość była do tej pory bez tak zwanej świetlicy. Wprawdzie my w gminie mamy tych świetlic dosyć, bo 27 świetlic wiejskich, ale w miejscowości Kaliłów nie było takiego miejsca. To całe miejsce agroturystyczne, miejsce spotkań ludzi z Kaliłowa zaczyna mieć charakter integracyjny. Było to możliwe dzięki aktywnej postawie pana sołtysa i zarazem radnego Marka Sawczuka, który jest tak z inicjatywą wyszedł, zaangażował młodzież, zaangażował ludzi i tutaj z pomocą własną, bez żadnych pieniędzy zewnętrznych, bez żadnych firm zewnętrznych zostało otworzone to przepiękne miejsce. Chcę powiedzieć, że powstało to ze środków tak zwanych społecznych. U nas fundusz społeczny nazywa się Funduszem Sołeckim i jest przykład zagospodarowania, jak można zagospodarować fundusz sołecki dla potrzeb danej miejscowości. To jest właśnie to, to jest przykład. My powtarzamy na spotkaniach z sołtysami, radą gminy, że tam, gdzie jest aktywny sołtys i wchodzi, nazwijmy to sobie z uśmiechem, pod rękę z radnym, wówczas powstają takie piękne miejsca. To miejsce może być przykładem porządnej współpracy gminy, danego sołectwa i miejscowości. Ja jeszcze jedną rzecz, panie wójcie, potwierdzisz albo zaprzeczysz. Przecież te fundusze sołeckie nie są zbyt wielkie, to jest po kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy rocznie, ale tu jest przykład też tego, że w jedno miejsce jest inwestycja od kilku lat z pomysłem i można zrobić coś z niczego. Tak, fundusz sołecki jest liczony od ilości mieszkańców, ale chcę powiedzieć, że tutaj nie ma dużo środków finansowych. To jest praca. To jest praca ludzi, którzy przychodzą z radością robić coś dla siebie. Żeby ludzie przyszli, musi być inicjatywa. Od kogo ta inicjatywa? Inicjatywa właśnie sołtysa, radnego. I wówczas coś takiego powstaje. Nie można tylko narzekać, a jeszcze gorzej, tylko żądać, że gmina da, gmina zrobi. Gmina każdemu, który wychodzi z inicjatywą, pomoże. Puwo to Hondo, tak o wiesz, wziął te palety, o tu nam wsunął. A jeszcze nie było pewnie tej podłogi. Nie, jeszcze, znaczy beton był, ale nie była malowana. Ile lat trwa już metamorfoza tego miejsca, od pierwszej wbitej być może łopaty, pierwszego pomysłu do obecnej sytuacji i tego, co widzimy? 5 lat. 5 lat. No właśnie, nie nudzi się panu? Nie jest pan zmęczony tym, że trzeba i mieszkańców, ale i też radnych, kolegów z rady, ale i też wójta namawiać na pewnego rodzaju inwestycje w tym terenie? Nie jestem znudzony, ja tym żyję. Co ostatnio powstało? No ostatnio powstała taka sala na takie różne okoliczności dla mieszkańców, na jakieś zebrania, czy jakąś komunię, czy jakieś urodziny, bo nie mamy sali w Kaliłowie, no i wybudowaliśmy taką salę sobie. No.
Ale wójt słusznie zauważył, że tutaj tak naprawdę pieniędzy jest niewiele, dużo jest waszej pracy i pana kolegów. Pieniędzy tu jest niewiele, bo żeśmy tak złączyli fundusz sułecki z 2019 roku i z 2020. W 2019 pod koniec roku żeśmy zakupili materiał na tą świetlicę, a z 2020 jego żeśmy wykończyli. A cała budowa tego, postawienie tego, pomalowania robiliśmy to w czynie społecznym, gdzie ja organizowałem ludzi i żeśmy tu pracowali przez 3-4 dni od rana do wieczora. 2 tygodnie trwało samo stawianie tego pieca fantastycznego. No, 2 tygodnie stawialiśmy w środku ten piec z tym kominkiem. Udało się, funkcjonuje wszystko. Słowa podziękowania dla pani Wiolety. No, dużo żona też tutaj pomogła, ale to jak mamy dziękować, to nie wymienię, bo musiałbym dziękować wszystkim, najbardziej mieszkańcom i dużo ludzi mi pomogli, tacy jak no na przykład, bo dużo żeśmy tutaj załatwili właśnie bez pieniędzy, jakiegoś tam żwiru, gdzie mamy dookoła żwirownię i mi zasponsorowali, czy tam Piotr Laszuk, czy Maciek Nazaruk, no to też nic nas to nie kosztowało, no robiliśmy to, wszystko załatwiałem tak, żeby było najtaniej, a powstał budynek, bo tylko na budynek mieliśmy pieniądze. Dodajmy, że to miejsce można zarezerwować. To miejsce można zarezerwować no, na jakieś tam takie drobne imprezy, aby był porządek i zostawienie porządku, to jest najważniejsze. Jak pan myśli, z których tutaj z tych atrakcji najczęściej przyjeżdżają mieszkańcy i czy Kaliłowa, czy Białej Podlaskiej korzystają? Co cieszy się największym wzięciem? Wszystko. Zależy od ludzi, jacy przyjadą. Przyjedzie młodzież, no to bawią się. No, przyjadą starsi, spacerują, siedzą, ćwiczą. Przyjadą dzieci, grają w piłkę, bawią się. No to zależy, kto na co ma ochotę, to tutaj znajdzie zajęcie dla siebie. Jaki jeszcze pomysł tutaj do realizacji? No, pomysł na razie. Podciągnięcie prądu, słyszałem. No, w przyszłym czasie myślimy o podciągnięciu tutaj prądu, żeby był prąd bieżący, bo na razie mamy z agregatu. Studnię głębinową mamy wybito, to możemy sobie wody napompować. Tak to wygląda, no wszystko da się zrobić, jak są ludzie do tego. No dużo zawdzięczam właśnie dla gminy, że gmina też dużo mi pomaga, czy tam koledzy radni, że nie są przeciwni, że coś się robi, dzieje. Tak samo czy pan wójt, no nie stwarza żadnych problemów. Jak widzi, że coś się dzieje dla społeczeństwa, dla naszej gminy, że to funkcjonuje, dla kultury, no to jest przychylna ręka, drzwi są zawsze otwarte do urzędu gminy. No i tak to wspólnymi siłami żeśmy wybudowali taką Popówkę. Zapraszamy do Popówki. No zapraszamy do Popówki grzecznie, kulturalnie.